Jayacharya Deva Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 16. płyta, 59. ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 3, rozdział 25, tekst 9, dany przez Jego boską miłość. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 9 listopada 1974 roku w Bombaju, w Indiach. Nitaj, tłumaczenie. Ty jesteś najwyższą osobą Boga, oryginalnym, najwyższym Panem wszystkich żywych istot. Ty tak pojawiłeś się, aby szerzyć promienie słońca, aby rozproszyć ciemność ignorancji wszechświata. Jest najwyższa osoba, Bhagavan. Oryginalnie. To jest bardzo zwykły taki rozsądek. Tak jak potrzebujemy lidera, aby zorganizować jakiś biznes, jakiś naród, jakąkolwiek grupę, organizację. Do tego potrzebny jest lider. Bez lidera nie możesz zorganizować czegokolwiek. Nikt nie ma jakiegokolwiek takiego doświadczenia, że bez instrukcji, bez lidera, cokolwiek tak wyrośnie automatycznie z natury. Głupi filozofowie mówią w ten sposób, że cała kosmiczna manifestacja powstała z wybuchu. Oni mówią w ten sposób, dranie mówią w ten sposób, że był wybuch. A skąd ten wybuch powstał? Nie, to nie jest prawda. Faktem jest, że musi być dobry mózg poza całą tą organizacją. Ta manifestacja kosmiczna, musi być lider. To jest informacją, którą otrzymujemy z Ved. Nitya. My, żywe istoty, jesteśmy Nitya. My nie umieramy. Ani nie rodzimy się, ani nie umieramy. Jedynie zmieniamy ciało. Jak stare ubrania, stare koszule i płaszcze zmieniamy. Podobnie, kiedy to ciało będzie dosyć stare, nie będzie już takie użyteczne, my zmienimy na inne ciało. To jest prawdziwa wiedza. Jesteśmy wieczni. I Bóg również jest wieczny. W ten sposób jesteśmy tej samej jakości. Bóg jest wieczny, my również jesteśmy wieczni. Bóg jest świadomy, Chetan, Abhigya. My również jesteśmy Chetan. Nie jesteśmy tempo materią. Więc jaka jest różnica pomiędzy Bogiem i mną? Różnica? On jest wielki, my jesteśmy mali. On jest Vibhu, my jesteśmy Anu. On jest wszechobecny. My jesteśmy bardzo mali. On jest nieskończenie wielki. My jesteśmy nieskończenie mali. Taka jest różnica.
Taka jest wedyjska informacja. Zastosuj swoje rozumowanie, argumenty. I jak zobaczysz tutaj, ty jesteś inteligentniejszy ode mnie. Ktoś jest bardziej inteligentny od ciebie. A inny jest inteligentniejszy od niego. W ten sposób, jeśli zanalizujesz, nikt z nas nie jest na tym samym poziomie. Jeden jest bardziej inteligentny, inny jest mniej inteligentny. Podobnie będziesz analizował jedno po drugim, całym wszechświecie. Wtedy dojdziesz do półbogów. Najważniejszym półbogiem jest Pan Brahma. Dlatego on jest oryginalną istotą w tym wszechświecie. On również nie jest wystarczająco inteligentny. Będziesz musiał znaleźć osobę inteligentniejszą od niego. To jest, my otrzymujemy informację, tak jak Brahma. Z początku jedynie on był sam. Skąd otrzymał wiedzę? Nie było nikogo innego. Pisma mówią, tak, on otrzymał wiedzę. On otrzymał wiedzę od Kryszny. Dlatego musi być jakiś lider. Aby otrzymać wiedzę, musimy znaleźć jakiegoś lidera. I faktycznie z naszego doświadczenia, cokolwiek robimy, tak jak my otrzymaliśmy niezależność, był lider, Mahatma Gandhi. On kierował krajem. Wtedy ty dojdziesz do swojej narodowej świadomości i połączycie się razem. A, połączyliście się razem i Brytyjczycy odeszli. Opinia była przeciwko nim. Dlatego musi być lider. Lider jest osobą. Lider nie może być bezosobowy. Nie, to nie jest możliwe. Ja myślę, była wiadomość w gazecie. Takiej gazecie. Że wiara w osobowego Boga się zmniejsza. To znaczy, że oni zostali większymi głupcami. Wiara w osobowego Boga się zmniejsza. Procentowo się zmniejsza. To znaczy, że ludzie stają się większymi i większymi głupcami. To jest naturalne. To jest Kali Yuga. Im bardziej ten wiek Kali się zwiększy, ludzie zmniejszą swoją cielesną siłę, swoją pamięć, swoją łaskawość na tak wiele sposobów. 8 rodzajów tych zmian, zmniejszeń. To się zmniejsza. Zobaczymy, nawet w krajach Zachodu, obecne pokolenie, oni nie są tak silni jak ich ojcowie czy dziadkowie. Cielesna siła się zmniejsza. Pamięć się zmniejsza. Nie ma łaskawości. Teraz w chwili obecnej, jeśli ktoś będzie zabijany i ty przechodzisz, nikt nie dba o to. Niech będzie zabity. Ponieważ daya, łaskawość się zmniejsza. Długość życia się zmniejsza. Cielesna siła się zmniejsza. Pamięć się zmniejsza. Wszystko się zmniejsza. So, because
ponieważ jesteśmy tak umniejszeni we wszystkim, dlatego nasza świadomość jest również umniejszona. Dlatego są nowe słowa, że koncepcja osobowego Boga się zmniejszy. To jest naturalne. Mudha, osły. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita, że ktoś, kto nie przyjmuje osobowego Boga, on jest opisany w Bhagavad Gita, mudha, osioł. Osoby tej klasy, wkrótce jak znajdziesz kogoś bezbożnym, on nie wie, kim jest Bóg, jakie jest znaczenie Boga, czy on nie podporządkowuje się Bogu. On nie wie, kim jest Bóg, gdzie jest kwestia podporządkowania. Wtedy mamy taki test probówkowy. Stwierdzenie Kryszny. Wtedy, jakiej on jest klasy? Jeśli on nie wierzy w Boga, jeśli on nie wie, kim jest Bóg, jaki jest nasz związek z Bogiem, wtedy, jakiej jest on klasy? My mamy test probówkowy Bhagavad Gita. Co to jest? Duszkritina. Zawsze zaangażowany w grzeszne czynności. Dlatego on nie wie. Duszkritina. A jakie inne cechy? Mudha. Osioł, drań. Narada ma znaczyć najniższy z rodzaju ludzkiego. Dlaczego najniższy? Ponieważ ludzkie życie jest przeznaczone do zrozumienia Boga i on nie wie o tym. Dlatego jest najniższy z rodzaju ludzkiego, Naradhama. Dlaczego tak jest? Jest tak wiele stopni uniwersyteckich. Profesor, inżynier i tak dalej, i tak dalej. Nadal. Pomimo to on nie wie. Nadal on jest osioł? Bhagavad Gita mówi tak. Wiedza, którą przyjął, ona była zabrana przez Mayę. On tylko powierzchownie ma tylko stopień. Jego prawdziwa wiedza jest zabrana. Dlatego dlaczego to się wydarzyło? Ponieważ on odrzucił. Kim jest Bóg? Ja jestem Bogiem. Wy wszyscy jesteście Bogiem. Dlaczego szukasz Boga? Jest tak wiele bogów włóczących się po ulicy. Dbaj o nich. To nie jest postęp cywilizacji. Ponieważ taki rodzaj cywilizacji się zwiększa, dlatego w gazecie zobaczycie, że wiara w Boga osobowego się zmniejsza. Ale Bóg jest osobą. Tutaj jest powiedziane. Co to jest? Jo Adya Bhagavan. Oryginalnie Bhagavan. Adya znaczy oryginalnie. Są trzy koncepcje prawdy absolutnej. Co tym jest? To jest stwierdzone w Bhagavata. Prawda absolutna. Tattva. Tattva znaczy prawda oryginalna. Tattvamasi. That tattvam is Bhagavan. Tym tattva jest Bhagavan. Prawda absolutna jest rozumiana w trzech takich postaciach. Trzy takie punkty widzenia.
Pierwszym jest Brahman, bezosobowy Brahman. Drugim jest zlokalizowana Paramatma, a ostatecznym jest najwyższa osoba Boga. Więc realizacja Boga nie jest realizacją kompletną absolutnej prawdy, ani realizacja Paramatmy nie jest absolutna, czy kompletnym zrozumieniem absolutnej prawdy. Kiedy realizujesz Bhagavana, wtedy zrozumiesz, czym jest Paramatma, czym jest Brahman i czym jest absolutna prawda. To jest instrukcja wedyjska. Jeśli zrozumiesz Bhagavana, wtedy zrozumiesz Paramatmę. Ty możesz zrozumieć również Brahmana. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. Ishara sarvabhutanam riddeshe arjuna tishtati. Brahman sarvabhutani jantraru rani maya. This is Paramatma. To jest Paramatma. Ekamsina sthito jagat. That is one portion. To jest jedna część, częściowe zrozumienie prawdy absolutnej. So far Brahma is concerned. A co do Brahmana? That is stated in Bhagavad. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. I am the origin of Brahma. Jestem źródłem blasku Brahmana. Amritasya, Shashvatasya, cha. This is the state. To jest opisane. So far he is concerned. A co do niego? Krishna. Krishna. Matta parataram nanya. Kimchi jasti. This is understanding. To jest zrozumieniem Bhagavad Gita. So far he is concerned. Co do niego? He says, on mówi. There is no more superior. Tam nie ma wyższej prawdy ode mnie. Than me. Matta parataram nan. Kinci jasti dhananjaya. So everything is resting. Wszystko spoczywa na Krishnie. That is to be understood. To powinno być zrozumiane. That is Vedanta. To jest zrozumienie Vedanty. Janmadasya jataha. Everything includes Paramatma. Wszystko zawiera Paramatmę i Brahma. And what to speak about. Co tu mówić o innych półbogach? Wszystko zawarte jest. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. To jest stwierdzenie. Każdy czyta Bhagavad Gita, bierze Bhagavad Gita i bierze zdjęcie. Jestem bardzo uczonym Bhagavad Gita. Ale on nie wie, kim jest Krishna. Widzicie? Ja wiem wszystko, za wyjątkiem Krishna. Znam wszystko. To jest moja wiedza. Nie. Jeśli zrozumiesz Krishna, wtedy rozumiesz wszystko. Tak, jeśli zrozumiesz, ile jest 100 tysięcy rupii, wtedy możesz automatycznie zrozumieć, co jest 10 rupii, a co jest 15 rupiami. Dlatego wszystko jest wewnątrz prawdy absolutnej. Teraz Devahuti zrozumiała. Dlatego ona mówi. Mój drogi synu, Kapila Devo. Ja wiem, że ty jesteś tą samą najwyższą osobą, Bhagavanem. I Bhagavan jest Adyam. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevi Adya. Vasudeva jest Adya. Arjuna, kiedy zrozumiał Bhagavad Gita, on przyjął Krishnę jako wszystko. Parabrahma, paramdhama, pavitram, paramam, bhavat, purusham, adyam. Ty jesteś najwyższą osobą, oryginalną osobą. Teraz Brahma mówi.
On mówi, że ja czczę oryginalną osobę, Govindę. Govindam Adipursam. Everywhere in fine. Wszędzie zobaczycie. And the Supreme Personality of God. I również najwyższa osoba Boga, Krishna, mówi. Matta parataram nanna. Govindam Adipursam. Ishara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Anadi. Adi. He has no Adi. On nie ma Adi, nie ma początku. Ktoś powie, dlaczego nie? Krishna narodził się z Vasudevy. Vasudeva jest jego ojcem. To jest jego przyjęcie, akceptacja. Wielbiciela jako ojca. Są związki wielbiciela i Bhagavana na różne sposoby. Shanta, Dasya. Sakya, Vatsalya, Madhurya. My możemy mieć związek. My mamy ten związek. Teraz on jest zakryty. Możemy przywrócić go znowu. Tylko docenienie najwyższego. To nazywa się Shanta Rasa. Kiedy ktoś docenia w pełni, wtedy on chce dać jakąś służbę. To nazywa się Dasya. I danie służby, kiedy zostaje bardziej poufny, wtedy staje się przyjacielem. To nazywa się Sakya. I wtedy bardziej zaawansowany. Wielbiciel chce dać służbę Krishnie jako ojciec. Ojciec, matka znaczy danie służby synowi. Od samego początku, nawet jako zamiatający, wszystkim się opiekuje. To jest służba. Chrześcijańska koncepcja Boga jako Ojca nie jest tak doskonała, ponieważ jeśli pojmujemy Boga jako Ojca i Matkę, przyjmujemy, wtedy nastrój jest brać od Niego. Ponieważ każdy chce wziąć coś od Ojca. Ojcze, daj mi to. Matko, daj mi to. Ale ta filozofia, że przyjęcie Najwyższego Pana jako Syna, to znaczy danie służby. Yashodamai. Ona otrzymała Krishnę jako swojego syna. Dlatego zawsze jest w niepokoju. Żeby Krishna nie był w niebezpieczeństwie. O, Krishna raczkuje. Żeby jakieś zwierzę go nie zaatakowało. Żeby nie upadł do wody. Żeby nie dotknął ognia. Zawsze w niepokoju. Dając ochronę Krishnie. Krishna daje ochronę całemu wszechświatowi, a Yashodamai daje ochronę Krishnie. To jest koncepcja w filozofii. Filozofii Vaishnava. Dlatego ona jest zaniepokojona, aby dać ochronę. Krishna był zabrany. Jak się nazywa ten Asura? Yashomati Nandana, Trinavarta. Trinavarta, tak. Krishna był zabrany. I matka Yashoda oszalała. Mój syn był zabrany. Ale Krishna stał się tak ciężki, że Asura nie mógł pozostać na niebie. On upadł z odległego miejsca i natychmiast opuścił ciało. Yashodamaya zobaczyła, że Bóg uratował mojego Krishnę. Yashodamaya widziała, Bóg uratował. Ona zaczęła dziękować jakiemuś innemu Bogowi, jakimś półbogom. Ponieważ ona wie, Krishna jest moim synem. Ona nie wie, że Krishna jest najwyższą osobą Boga. Jeśli ona by myślała, że Krishna jest najwyższą osobą Boga, wtedy
związek pomiędzy matką i synem byłby zniszczony. Dlatego Krishna gra rolę tak jak zwykłe dziecko. I matka Yashoda traktuje jego jak swojego syna. Wszyscy przyjaciele Kryszny narzekali matce Yashodzie. Matko Yashodo, twój Krishna jadł ziemię. Ja daję tobie sandesz i ty jesz ziemią? Nie, matko, ja nie jadłem. Oni mówią wszystkie kłamstwa. Tego ranka pokłóciliśmy się. Nie, Baladeva mówi również. Tak, starszy brat. On również stał się moim, został moim wrogiem. Nie, otwórz swoje usta. Tak. Kiedy otworzył swoje usta, ona zobaczyła cały wszechświat w ustach. Ona nie brała tego bardzo poważnie. W porządku, nie rób tego znowu. To wszystko. Ona nigdy nie mogła przyjąć Kryszny jako najwyższą osobę Boga. Ani przyjaciele Kryszny, chłopcy pasterzy, ani Gopi. Gopi zwykły karcić Krysznę, jak nie wiadomo co. To jest miłość Kryszny. Krishna jest Ishwara. Tutaj jest powiedziane. Pungsam Ishwara. The controller całego wszechświata. Maya dhaksena prakriti syati sacharacharam. Ale wielbiciel może kontrolować najwyższego kontrolera. Dlaczego oni powinni zostać jednym z Bogiem? Oni będą ojcem Boga, kontrolerem Boga. To jest Bhakti Marga. Bhakti Marga nie jest zadowolona. Oni nie chcą być równym z Bogiem, czy jednym z Bogiem. Nie. Oni chcą dać służbę. To jest Bhakti Marga. Dlatego Bhagavan. Bhagavan znaczy pełen wszelkich bogactw, wszechpotężny, wszechmocny. To jest Bhagavan. Aby zrozumieć prawdę absolutną, ty musisz zrozumieć, jakie jest znaczenie Bhagavana. To jest prawda absolutna. Tutaj Devahuti. Devahuti nie jest zwykłą kobietą. Ona była żoną Kardamy Muniego, jednego z największych joginów. Ona nauczyła się czegoś od swojego męża. Inaczej, jeśli nie byłaby bardzo wzniosłą kobietą, jak Bhagavan został jej synem? Ona nie jest zwykłą kobietą. Dlatego ona mówi. Ona zrozumiała Kapila Devę, że Adya jest Bhagavan. Adya nie jest Brahman czy Paramatma. Źródłem wszystkiego ani nie jest Paramatma, ani Brahman. Brahman jest cielesnymi promieniami Bhagavana. Tak, promienie słoneczne nie są Adya. Półbóg Słońca jest Adya. Promienie słoneczne są rozprowadzane po całym świecie, na całym wszechświecie, każdy o tym wie. Ale czy to jest Adya, czy to jest źródło? Nie, nie. To nie jest źródło. Źródłem jest planeta słoneczna, czy Bóg Słońca. Wkrótce jak Słońce wysyła promienie, tam nie ma już więcej promieni słonecznych. A wkrótce jak Słońce zniknie, tam nie ma już więcej promieni słonecznych. Dlatego promienie słoneczne nie są Adya. Promienie słoneczne są zależne od półboga Słońca. Similarly,
Podobnie ten blask Brahmana jest zależny od ciała Kryszny. Podobnie Paramatma jest również ekspansją Kryszny. To jest instrukcja wedyjska. On stał się wieloma. Tak wiele, jak jest wiele żywych istot. Adyam znowu. Tym Ananta Rupam jako Paramatma, czy inkarnacja. Ale to nie znaczy, że ponieważ Kryszna stał się wieloma, to nie znaczy, że ponieważ Kryszna stał się wieloma, że Kryszna jest skończony. Nie. Kryszna jest. Purnasya purnam adaya purnam eva avashishyate. To jest instrukcja wedyjska. Kryszna jest purna. Jeśli ekspanduje osobiście miliony Krysznów, faktycznie on zrobił tak jak Paramatma. Są miliony. To te żywe istoty, one są. Ich jest niezliczona liczba. Nie można tego zliczyć. Tak wiele. Ale on jest liderem. My, żywe istoty, jesteśmy ekspansjami Kryszny. Vishnu Tattva również jest ekspansją Kryszny. My jesteśmy Vibhinamsa. Ale są Samsa, osobiste ekspansje i ekspansje oddzielone. Oddzielone ekspansje my jesteśmy. My jesteśmy również ekspansjami Kryszny. I Vishnu Tattva jest również ekspansją Kryszny. Ale Vishnu Tattva jest Vibhu, my jesteśmy Anu. Bardzo, bardzo mali. Jeśli podzielisz czubek swojego włosa na 100 części, wtedy weź jedną część, znowu podziel na 100 części. To jest rozmiar dziwy. Dlatego Anu, mała. Anu znaczy jak atom. A Krishna jest Vibhu. Dlatego Krishna jest Adya. Aham sarvasya prabhava. Krishna mówi i również Devahuti mówi tą samą rzecz. Dlatego studiując literaturę wedyjską możemy zrozumieć Krishnę. Dlatego ktoś musi znaleźć nauczyciela wedyjskiego. Nie, że w domu spekulując ja mogę zrozumieć, kim jest Bóg. To nie jest produktywne. Wedy mówią, tak jeśli chcesz być wykształcony, to musisz przyjąć jakąś szkołę. Nie ma znaczenia, czy szkoła jest doskonała, czy niedoskonała. Ale ty nie możesz uniknąć chodzenia do szkoły, to nie jest możliwe. Jeśli myślisz, że bez chodzenia do szkoły ja nauczę się wszystkiego, to nie jest możliwe. Wedy mówią, że jeśli chcesz faktycznie wiedzy, Tadvijnana znaczy transcendentalnej wiedzy, ponieważ wiedza wedyjska jest również wiedza materialna, tak jak Ajurveda, Dhanurveda i Jyotirveda. Veda znaczy wiedza. Są różne rodzaje wiedzy. Ale prawdziwą wiedzą jest Brahma Vidya. Zrozumienie prawdy absolutnej. To jest prawdziwa wiedza. Inna wiedza, one są tymczasowe. Potrzebujemy medycyny, dlatego jest Ayurveda. Potrzebujemy czasami walczyć, dlatego jest Dhanurveda.
To jest również potrzebne, ponieważ jest ciało. Ale prawdziwym wymaganiem jest poznać prawdę absolutną, osobę absolutną. To jest nasz interes. To jest nasz interes. Jeśli chcemy zostać doskonali, wtedy mówimy, musimy szukać, co jest ostateczną, absolutną prawdą. To jest instrukcja Vedanty. To życie jest przeznaczone jedynie do zrozumienia absolutnej prawdy. Jedynie jak zrozumieć absolutną prawdę. I to jest teraz stracone. Nikt nie jest dociekliwy, ani nie ma żadnej instytucji w całym świecie, gdzie jest tattwa jigyasa, czym jest prawda absolutna, tylko wiedza techniczna. Jak zostać tym, jak zostać tamtym i wypełnić ten żołądek. A my nie możemy zobaczyć nawet ptaków, zwierząt, że oni nie stają się technologami. My nie widzimy u zwierząt, jak one zdobywają pożywienie. Jest 8 milionów 400 tysięcy form cielesnych. Ludzka forma ciała jest 400 tysięcy. Spośród wielu ciał, które żyją w dżungli, oni również nie posiadają technologii, żadnego wykształcenia, żadnego systematycznego rządu, nic. Ale również jedzą. Ptaki i zwierzęta jedzą, każdy je. Mrówki w waszym domu, w jakiejś dziurce w kąciku waszego pokoju. One również jedzą. A kto nie je? Każdy je. Dlaczego uczyniliście cywilizację, aby pracować ciężko jak osioł, aby zarabiać na jedzenie? Jak osioł na swoje jedzenie? Czym jest ta cywilizacja? Jeśli każdy jest bez pracy, oni otrzymują swoje pożywienie. Wtedy jaki jest twój postęp cywilizacji, że ty musisz pracować jak osioł, aby otrzymać swoje pożywienie? To nie jest postęp cywilizacji. Dlatego, ponieważ staliśmy się zwierzętami, niższymi od zwierząt, dlatego oni zmniejszyli tą koncepcję osobowego Boga. Taka jest idea. Ale tutaj jest powiedziane. To jest cywilizacja ludzka. Każdy powinien wiedzieć, kim jest Bhagavan. Przyjąć lekcję od Bhagavana. Bhagavan przychodzi. Krishna mówi. On przychodzi. On jest bardzo zaniepokojony. Ludzie są w ignorancji. Dlatego Kapila Deva przyszedł. I matka mówi. Mój drogi synu, Kapila, ty jesteś real eyes of this blind man. Ty jesteś jak takie prawdziwe oczy tych ślepców, którzy nie mogą Ciebie widzieć, czy nie mogą widzieć Boga. Jak Chakshu? Ponieważ przez wiedzę. Przez wiedzę, kiedy rozwiniemy, czy obudzimy naszą drzemiącą miłość do Boga, wtedy możemy widzieć Boga. Z tymi oczyma. Tylko one muszą być wyleczone. Ty musisz zastosować olejek na oczy, miłości do Boga. Wtedy zobaczysz Boga wszędzie. Jak? On widzi 24 godziny Boga. I nic innego, ale tylko Boga. Nie tylko w swoim sercu, ale wszędzie. On widzi Boga. Jeśli idzie nad ocean,
on zobaczy Krysznę. Jeśli jesteś pełen myśli, mądry, ty zobaczysz, dlaczego taki wielki ocean nie może dotknąć moich stóp. Ja chodzę po brzegu. Jest polecenie. Jest polecenie. Ty nie możesz wyjść poza te ograniczenia. Jayesh Labraupada, Jaya Acharya Deva.